Ale mamy dzisiaj piękny dzionek, normalnie słoneczko tak świeci na Smilandii, tylko że Smilandia jest zepsuta, ale wiecie co? Postanowiłem, że sam z Alkiem odbuduję tą całą wioskę, weźmiemy jeszcze Smajslowa, nasz mojego brata, on nam pomoże. Będzie super, zobaczycie, będzie ciekawie, ale na razie idziemy do Smajslowa. Alek, ścigamy się z widzami na mapeczkę w górę do naszego domku, tymczasowego domku, bo my go wybudowaliśmy u Alka na odcinku, był, nie wiem czy oglądaliście, jak po tym odcinku możecie wejść sobie zobaczyć, ale najpierw robimy wyścig na mapeczkę w górę. Kto będzie szybszy? My, dobiegający do domku, czy wyklikający łapeczkę? Zaczynamy za 3, 2, 1, dawaj Alek, biegniemy! Dawaj, dawaj, biegniemy! Trochę oszukałem, ale to nic, false start. Nie, nie, jaki false start? Będę pierwszy? Jest, jestem! Haha, nawet widzowie nie zdążyli kliknąć łapeczki, ale ja super! Drugi byłem. Dobra, Alek, chodź, chodź, póki mamy ładne słoneczko, piękne, świeci tutaj, o, naprzeciwko domu Smajstą, a my do niego idziemy i słuchajcie, będziemy odbudowywali całą wioskę! Tak jest, on ma wszystkie materiały, także zaczniemy działać jak najszybciej. Co się uda. Tak, musi się udać. Ta wiedźma już tam nie przeszkodzi, ta wredna małpa, która tam jest za tym domem Smajslowa, ale dobra, idziemy na razie do Smajslowa. Siemano, siemano Smajslow, witaj, siema, witaj, Smajslow. Witaj, braciszku. Słuchaj, to już jest ten dzień, odbudowujemy twój dom, mój i wszystkich innych. Już nie będzie tej dziury, po raz ostatni ją widzicie. Także Smajslow, gdzie masz te itemy przygotowane, żeby odbudować tą wioskę? Dobra, coś tu Smajslow nam napisał, bo on nie gada. Ja nie dam rady, źle się czuję. Jak to źle się czujesz, Smajstow? Co ci jest? Pora na... Ej, ty widzicie ten no, napis? Pora na klątwę? Jaką... Ej, Smajstow, co ci się stało? Alek, ty jesteś normalny? Ej, ej, to jest normalny. Smajstowowi zmieniła się ręka! Ej, widzieliście to? Niech kolory znikają. Jak to kolory znikają? Ej, jak to? Wiedźmo, wiedźmo, co ty robisz? Zostaw go, wiedźmo, zostaw przestań. Go w spokoju! Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Smajstowowi... Ej, zmieniła już mu się noga? Co jest? Gra najpierw ręka, później noga? Co się ze mną dzieje? Ja nie wiem, nie wiem, braciszku, wiesz co? Chodźmy i zapytajmy wiedźmę, ale naprawdę szybko ci się to zmienia, aż za szybko. Dobra, szybko idziemy tutaj normalnie do pani wiedźmy. Co napisała, bo nie zdążyłem przeczytać. Co? Napisała, Smajstow straci wszystko. Jak to Smajstow straci wszystko? Smajstow, nie trać niczego, odzyskamy twoje kolory, niczym się nie przejmuj, na razie mu zabrało kolor z nogi i z ręki. Pani Wiedźmo, a więc tak, zacznijmy negocjacje. Odda pani kolory mojemu bratu, 45%? Co to znaczy 45%? 45% go zamieniło już, ty. A dobra, ale pani Wiedźmo, pani na razie poważnie nie zamienia Smajstowa, tylko proszę go tak zostawić, albo nie. Pani Wiedźmo, mój brat musi odzyskać kolory, rozumie pani? Nie to, że się boję pani czerwonych oczu, ale tak propo, to ma pani tak czerwone oczy jak subskrypcja, która wyświetla się widzom. Widzowie, kliknijcie subskrybera takiego czerwonego. Dobijamy 300 tysięcy na 300 tysięcy, szykuje się dla was fajna niespodzianka. Tylko teraz mamy problem ze Smajslowem, to musicie mi... co musimy, pani Wiedźmo? Pani tu nic nie wymyśla, pani odda kolory mojemu bratu. Mój brat był pomarańczowy, a teraz ma rękę i nogę siwą. Przynieś 20... Co ty chcesz? Ja ci nic nie będę przynosił. Ty, wiedźmo, jesteś niepoważna jakaś? Oddaj mu kolory. 20 drewna? Co? Musimy ale... 20 drewna przynieść, jeśli nie damy rady, no. Jak my mamy 20 drewna jej przynieść? Pani wiedźmo, co to ma znaczyć? My się tak nie bawimy. Smajstow ma odzyskać kolory i mnie to nie obchodzi, rozumie pani? Żeby mi to było ostatni raz, proszę mu nic nie zabierać. Dobra, Alek, wiesz co, bo ja się trochę cykam. Może jej przynieśmy to drewno i niech się odwali no, od nas, przydałoby co? Się, nie. Ona chce zabrać wszystkie kolory. Bo straci resztę. Nie. Dobra, biegniemy. Dobra, już. Jesteśmy grzeczni, proszę panią, jesteśmy grzeczni. Przynosimy drewienko, tak jak sobie pani życzy. 20 drewna, nie ma problemu. My już tutaj rączką łupiemy. Alek, masz tutaj coś, nie wiem, jakąś siekierkę czy coś, żeby to przyspieszyć? Mam siekierkę, trzymaj. Dawaj siekierkę, żeby to przyspieszyć. Dobra, pomóżcie mi. Szybko rozwalamy łapką, to drewienko. Elegancko, dobra, jeszcze tutaj, jeszcze to. Ile tego drewna? Już jest 20 sztuk? Ja mam jedno. Ja mam 9. Dobra, to szybko, z tego drzewa. Oby pani wiedźma nie zabrała wszystkich kolorów z Smajstowowi, bo będziemy w kropce i to w dużej kropce. Dobra, zbieramy. Dawaj, ja już mam 17. Dwa. Ile masz? Dwa, trzymaj.
To dawaj jeszcze jeden, okej. Okay. Teraz dajcie mi wszystko drewno, ja idę jej to zanieść. Dobra, mam 20 sztuk, biegniemy szybko do pani wiedźmy i dajmy jej to drewienko. Chodźcie za mną, chłopaki, chodźcie szybko. Z majstrem zaraz odzyskamy twoje kolory, na spokojnie, czego się nie bój. Pani wiedźmo, przynosimy pani szybko 20 trzeba. Drewna, tak jak pani chciała. Tak jak mówiliśmy, tak zrobiliśmy. Proszę oddać mojemu bratu kolory. Wszystkie kolory mają wrócić na miejsce takie jak były. Rączka ma być pomarańczowa, a noga ma być z powrotem taka jaka była, ta druga. Także czekamy pani wiedźmo. To dalej za mało. Jak to za mało? 20 drewna miało być. Dałem 20 drewna. Czego pani chce ode mnie jeszcze? Ale ona nie dotrzymuje słowa. Ona nie dotrzymuje słowa, tak? To jest prawda. To za mało jeszcze? No to o co ci chodzi? 65%? Ale... Czy on się znowu zamienia? Nie, Smajsło, nie zamieniaj się. Nie, to chyba o niego nie chodzi, co? Nie, to od niego chodzi. Te procenty... Straciłem ręce już. Te procenty to chodzą o niego. Im więcej procent, tym bardziej Smajsło zmienia kolory. Dobrze, pani wiedźmo? A więc tak, póki Smajsło nie zamienił się, jeszcze nie stracił kolorów wszystkich, to co możemy dla pani zrobić, żeby całkowicie nie stracił tych kolorów, żeby odzyskać te kolory, które są już zabrane? Przynieś mi 10. No co, będziesz cały czas od nas chciała? No ona przestań, cały czas no. Coś chce od nas, wymaga od nas. Co to ma być, Alek? Weź jej przetłumacz jakoś, ja nie wiem. Wiader... słuchaj, co? Nie, paniusia. 10 wiader wody? Przecież ja nawet... Alek, masz puste wiadra? Wody? Czekaj, no mam, tylko znaczy, ja nie wody, tylko puste wiadra. Idziesz ją wyjaśnić? To weź ją tam wyjaśnić. Idę jej przywalić, czekaj. Dawaj. W nos ją uderz, w nos. Dobra. No, zobaczcie. Ale ja sięgam, za mało desek mam. Za mało desek? No, nie masz więcej nic, nie wiem, jakieś ziemie czy coś? Czekaj, poszukam. Podbuduj się do niej i w nohala, w tego pryszcza, Alek. W tego pryszcza musisz uderzyć. Dobra, to się podbudować. Ona ma tam jakiegoś pryszcza tutaj na nosie, widzicie? Alek tam idzie i go teraz uderzy. Tylko gorzej jak coś z tego pryszcza tam, fuj. Dobra, nie chcę nic mówić. Gotowi jesteście? Dawaj, w nosa ją. No. A masz ty! O, elegancko, Alek! Alek, ale on nie myśli. Aj, dobra, masakra. Dobra, ona chce 10... Gdzie jestem? O. Jesteś? Dobra, wróciłeś. Słuchajcie, wiedźma chce od nas 10 wiader wody, także Alek, chodźmy, żeby Smajsto nie stracił wszystkich kolorów. Została mu jeszcze noga, brzuch i głowa, oby on tego nie stracił. Dawaj, szybko, masz wiaderka? Okej, 10 no. wiader, idziemy po wodę. Raz, dwa, trzy, szybko. Tylko skąd my weźmiemy wodę? Poczekajcie, gdzie tu może być woda? Poczekajcie, chyba nad jeziorem, jeżeli się nie mylę. To jest woda, a nie, to nie woda. Nie, pomyliłem. Tu nie ma żadnej wody, czekaj, musimy znaleźć jak najszybciej wodę. A w villagerów nie była woda? Czekaj, Smajsto, zostań tam, nie ruszaj się, albo chodź z nami, dla bezpieczeństwa, żeby ta wiedźma nie zabrała mu reszty kolorów. Szybko biegniemy, nie wiem, gdzie my biegniemy? Tam jest jezioro, chyba w jeziorze powinna być woda, co nie? No powinna być, tam w wulkanie jest woda. We wulkanie? Dobra, to raz, dwa do wulkanu. Rzeczywiście, we wulkanie jest woda, idziemy ją pozbierać jak najszybciej się tylko da. Szybciutko, biegniemy po wodę. A wcześniej tam nie była jakaś zielona lawa? No była, ale my ją ugasiliśmy, co ty nie pamiętasz? A no faktycznie, zapomniałem, myśmy tymi wosami strażackimi pływaliśmy. Dokładnie. Teraz szybko biegniemy po wodę, zanieśmy to wiedźmie i zobaczmy, jak wiedźma na to zareaguje. Miejmy nadzieję po prostu, żeby Smajsto odzyskał swoje kolory, bo my nie chcemy szarego Smajstowa. Nie chcemy szarego Smajstowa, bo mu się jeszcze może od tego coś stać, nie? Dobra, zabieram wodę. No to jest niebezpieczne, okay. No. Mam 10 wiader wody, okej, okay, skaczę tu na tak, dół masz? Do wody. Tak. Tylko wiesz co, Alek, weź tutaj, nie wiem, daj mi coś, żeby mi się życie zregenerowało, dobra? Spoko, już ogarniam. Dobra, super. A ja biegnę jak najszybciej do pani wiedźmy, dać jej wodę, żeby nie zabrała więcej kolorów Smajslowowi. Wy za mną dawajcie, za mną, biegnę, dawaj Smajslow. Krótkie nóżki mam. Smajslow, zaraz napiszesz nam na tabliczce, jak się czujesz w ogóle bez tych kolorów, bo ja myślę, no nie wiem, ja bym miał jakąś depresję chyba, jakby mi kolory znikały w Minecraftie. No dramat ja bym płakać chciał. To? Ja bym ciągle płakał, jakbym był szary. No właśnie, ja bym też nie chciał być szary. Dobra, biegniemy. Ty w ogóle jakby zabrała Smajstołowi kolory i jeszcze nam by chciała zabrać. Nie, ja nie wiem, co ja bym zrobił. Bez kolorów, bez czerwonego sepka, co by się stało? Albo bez pomarańczowego Smajstoła, no, albo bez niebieskiego Alka. Dobra, wiedźmo, przybywamy. Mamy 10 wiader wody, tak jak chciałaś. Proszę bardzo, wyrzucam ci je, cyk. Mam nadzieję, że je zabierzesz. Dobra, cyk, jeszcze tutaj, jeszcze to. Ile ja tych wiader już wyrzuciłem? Trochę jest. A jeszcze trzymam, dobra? Masz to wyrzucaj, i wyrzucaj. Proszę bardzo. Proszę je wziąć i mojemu bratu oddać kolory. Dobra? Okej, pani wiedźmo, wszystko już jest w porządku?
Jak to 80%? Co to ma znaczyć? Jak to 80%? Nie, co? Smajstow, wszystko z tobą w po... Nie! My, Alek, wiesz co? My nie możemy spełniać jej zachcianek, bo jest coraz gorzej. Zamiast być coraz lepiej, jest coraz gorzej. Smajstowowi znikają kolory, nawet gdy wiedźmie przynosimy wszystko, czego ona tylko chce. Ja nie wiem, wiedźmo! Czego to ty powiedz, byś chciała jeszcze? To powiedz, że nie zrobimy więcej dla niej nic i może się odczepi. Właśnie tak chcę zrobić, tylko cicho, Alek, żeby ona nas nie usłyszała. Smajstow, słuchaj, napisz na tabliczce, jak się czujesz, a ja pogadam z panią wiedźmą. Pani wiedźmo, a więc tak, zacznijmy od negocjacji. Ja jestem w stanie oddać pani pół Smajlandii. Połowa Smajlandii będzie pani, ale odwali się od nas pani, odda kolory Smajslowowi, a my odbudujemy swoją połowę wioski. Co to na to? Ona już jest cała moja. To, jak to? Wioska jest cała pani? Nie! Nie zgadzam się na to, absolutnie! Nie jest pani i nigdy nie będzie, rozumie pani? Nigdy ta wioska nie będzie pani. Nigdy w życiu. Nie pozwolę na to za moich rządów. Ja tu rządzę. Tak, chciałaby pani, że pani tu rządzi. Nie ma takiej opcji, ja tu rządzę, od dzisiaj ja tu rządzę i koniec, kropka. To nie jest maestro, miał tu rządzić? Nie, ja rozwaliłam, ja... To ona rozwaliła, że wioskę? No wiem, że ty rozwaliłaś wioskę. Dobra, wiecie co? Nieważne, ja już z nią nie gadam. Smajstow, chodź, ona już ci nie zmieni, nie zabierze ci kolorów, obiecuję ci. Chodź tutaj do domku. Ej, nie widzę, co napisała. Mogę ja całą rozwa... Co? Ja mam ten cały napis, mi pisze, że... więc mogę ją całą rozwalić. Tak, ja ci rozwalę. Nie rozwalisz. Ej, co jest? Dlaczego Smajslow, 90%? Co to ma znaczyć? Ej, Smajslow, ty tylko głowa została. Jest tragedia, Alek, jest tragedia. Dobra, wiesz co? Może przeprośmy ją. Przeprośmy ją, to będzie najlepszy sposób. Przeprosi ją. Pani wiedźmo, przepraszamy. Wszystkie nasze słowa, ja oddaję tą wioskę. Ta wioska jest jednak pani, ja nic nie mówiłem. Tu pani rządzi, więc słuchamy zadań i proszę nie zmieniać Smajslowowi głowy, bo tego byśmy nie chcieli. Za późno. Jak to za późno? Pani wiedźmo, wszystko zrobimy. Czego pani chce? Poważnie, czego pani chce? My po to idziemy, przynosimy i proszę oddać. Umówmy się tak, że jak przyniesiemy to, co pani chce, 15 piasku. Skąd ja jej tutaj piasek wezmę? No tragedia. Alek, masz jakiś pomysł? A tam nie był piasek przy tym wulkanie? No niby był, ale tak daleko znowu iść. Dobrze, no, pani wiedźmo, możemy się zgodzić, ale pod jednym warunkiem, że odda pani wszystkie kolory Smajslowowi i nigdy więcej ich nie zabierze. Pasuje czy nie pasuje? Przynoszę wtedy 15 piasku. O, tak, zgodziła się! Ej, zgodziła się, Alek, idziemy! Dobra, to udało się. Smajslow, odzyskasz kolory, dawaj, idziemy po 15 piasku. Dobra, wszystko rozumiem, idziemy po 15 piasków, Smajslow odzyskuje kolory i my zaczynamy odbudowywać Smajlandię. Tak jest, dobra, z wiedźmą doszedłem do porozumienia, więc super, ja się cieszę. Okej, miejmy nadzieję, że nie oszuka dawaj, nas lecz, chyba, lecz, co? Lecz. No dobra. Raczej nie, no czemu miałaby nas oszukać? No właśnie. Smajstow, dawaj, póki masz jeszcze głowę całą, normalnie, jak najszybciej musimy te 15 piasku przynieść. Dobra, tutaj mamy piasek, macie 30 sekund, co? Ej, to jest niemożliwe. Co? O nie, dawaj, szybko. Rozbijaj piasek, Smajstow, dawaj, razem z nami. Ile masz? Licz. 7 sztuk, ja mam 8, 3, ja mam 9. 10, 11, mamy, biegniemy do wiedźmy, raz, dwa, trzy, mamy 30 sekund, szybko, kibicujcie na widzowie, dacie radę, macie 10 sekund, odliczanie, 9, nie, 8, szybko, do wiedźmy, wiedźma 6, tam jest. Szybko, ale cicho, 10, 9, 8, 9, 8, nie, liczyć umiem, 8, dobra, szybko, zdążymy, 6, tak, 8, jak to koniec czasu, pani nie umie liczyć, proszę panią, ja już przyniosłem, Alek, dawaj piasek i szybko wyrzucaj. Wyrzucaj, dobra, mam wyrzucone. Ej, bo Smajslow się chyba zamienił cały. Smajslow, co ci się stało, podnieś głowę do góry. Halo? Państwo, bracie? Ej, cały kolor mu zabrała. Wiedźmo, nie denerwuj mnie! Oddawaj te kolory! Nie bez powodu przyniosłem ten piasek tobie! Dawaj kolory, mnie to nie interesuje. Nigdy. Napisała, że nigdy. Alek? No? Masz jakiś pomysł? No właśnie, tak średnio. Co zrobimy z moim bratem? Przecież on cały stał się bez koloru.
Taki będzie już. Nie, ty nie będziesz nam mówiła, jak mamy żyć. Nie ma opcji. Słuchaj, wiedźmo, skończy się. Nie, nie na zawsze. Ja odzyskam te kolory, choćbym miał zginąć tu w Minecrafcie. Ja odzyskam mojemu braciszkowi te kolory, choćbym nie wiem, co miał zrobić. Choćbym miał cię załatwić, ja je odzyskam. Zobaczycie, że mój brat z powrotem wróci do koloru, tylko nie wiem kiedy i nie wiem, jak to zrobić. Także widzowie, liczę na waszą podpowiedź. Ona coś tutaj mi pisze. Powodzenia, ha, ha, ha. Jeszcze się ze mnie śmieje. Słuchajcie, widzowie, a więc tak. Piszcie w komentarzu, co mógłbym zrobić wiedźmie, żeby ona oddała kolory Smilestone i żeby odeszła z tej wioski. Ja już nie chcę mieć z nią nic wspólnego, także dajcie znaka w komentarzu. Czekam na wasze, na waszą pomoc oczywiście. No i co, będę się z wami żegnał. Widzimy się jutro. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie i nie zapomnijcie wbić na mojego Instagrama, jak i na mój drugi kanał na YouTubie, SebekX się nazywa, także serdecznie was zapraszam. A teraz się z wami żegnam. Także do jutra, na razie, cześć, trzymajcie się, hej!